Siemaneczko. Ja się znowu na tym strumyku rzekłbym. Patrzcie, spuścił, że jedna te. Tylko, że wyciągnął z wiadra ten i opuściłem na ziemię. Już patrzcie, dwa fandziki jakaś. Obejma zrynny jakiś taki. To z grilla takiego jest częsty widok nad wodą. Dobra, włączę się, jak coś będzie ciekawego. Teraz wyszła taka grubaśna jakaś, a nie wiem co to jest. Tam też już jakiś zamiast wpadnął, jakiś coś. I widziałem, że na magnesie się coś połapało. Patrzcie, jakiś taki uchwyt od wiadra i jakaś taka podkładka wielka. Patrzcie na to. Cały ten zaczep z tapczanu i oczywiście dwie baterie musiały się znaleźć. Ja tu już mam taką dużą baterię, jeszcze jedną. A wiaderko tak się prezentuje. Teraz taka fajna kłódka wpadła. W dobrym stanie. Teraz ciekawy fant. Wirnik. Tu widzę źródło. Do kibla. A kibel już. Już jest lepiej. Znowu jakiś trafoczek, czy inne ustrajstwo z miedziuchą. Komary naparzają. Patrzcie, teraz wyszedł łańcuch z piły. Takiej do cięcia drzewa. No wyszło jeszcze takie coś. To jest coś samochodowego, oczywiście Wojtek nie wie co to jest. A wiaderko prezentuje się tak. Bardzo zacnie. Od tamtym żeśmy zaczęli, gdzie tamto wiadro. Jeszcze żeśmy do niego nie doszli. A mostek jest 5 kroków stąd. Patrzcie teraz jaki fant. Siekiera. O, patrzcie, trzonek mi został w ręce. Jakaś samoróbka. Patrzcie jaki fajny malutki. Popękany, szkoda, ale trudno. Teraz nie wiem co mam, dzwonek? Niby się łapie, ale to chyba coś w środku. Nie wiem co to jest. Ale ciężkie. Chcę to w domu sprawdzić. Wiaderko się prezentuje tak. Tu mam drugie. Ale do drugiego pojadę. Patrzcie na to. Apteczna z wody cała. Jeszcze dynda, korek w środku. Ha! Fajna znajda. Teraz taka sprężyna. Nie wiem czy to z motorka. Wygląda, że chyba z motorka jakiegoś. Chyba nie z tapczana jakiegoś, bo jaki to ten tapczan musiał być. Żeby takie coś grubaśne było. Powiem szczerze, nie wiem skąd się te komary wzięły. Ale gryzą, że tak powiem. Co chwilę mnie jakiś dziabnie. Niezbyt tu gościnne te komary są. Zobaczcie, co chwilę coś było, a teraz jak chcę coś na żywo, to jak na złość. Dobra, pokażę też ile wiatrze jest. Wiatrze jest tyle. Różnego rodzaju szajsu, że tak powiem.
ciekawszych rzeczy padła mi nasadka. Tak poza tym samo jakieś, to też nie wiem co to jest, jakaś śruba, gałka, nie mam pojęcia. Znowu komar. Teraz bym trafił. To na oko miedziuchom jakiś stojan. A na magnesie jest. Oczywiście od sprężynowania jeszcze ten mechanizm do wersalki. Ale jest coś jeszcze. Patrzcie. To jest samochodowe, ja to ostatnio rozwalałem. To się tu obcina jakoś tak, czy mi się to udało wybić. Nie wiem, ale jest to grube i muszę się dopomóc nogami, że tak powiem. Patrzcie, jaki kawał nowy wpadł. A co to jest? O. Chyba miedziucha. Jakiś kolorowy zakątek mi się tu zrobił. Dobra, lecimy. Dobra, ktoś tu ewidentnie rozwala, bo to jest jakieś elektryczne, nie wiem co to jest. Te poprzednieście widzieli. Wyciągam jeszcze jeden wirnik. Pewno jakieś takich w miarę świeżych tych. To oczywiście zostawię bez komentarza. Nie ma dnia, żeby na tej rzeczce nie spotkać tego cholernego filtra. No i wiadro, jak widzicie, sukcesywnie się napełnia. Fajne rejony. Nikt mi nie przeszkadza. Wszystko zarosło. Powiem tylko tyle, że już tu kiedyś byłem. Nie wiem, czy rok temu. Albo w zimie. Nie mam pojęcia. Kiedyś tu byłem. Chyba tu jakaś wałóweczka jest. To takich. O, patrzcie. Kombinerki. To takich popalonych widać rzeczy. Chyba to było gdzieś palone jakieś badziewia. I wszystko wywalali. O, następna kłódka z łańcuchem. Coś było złamane, włamanie jakieś. Widać kłódka z łańcuchem. No, to coś łapie. Dobra, wyszło. Co mamy? Jakieś coś. Chyba jakieś prętasy. Świeca samochodowa, no i gwoździe jakieś, okucia z mebli, śruby, wtręty i takie inne. No to się wydaje, że mało, ale jak się 100 razy taki magnes dźwignie, no to swoje waży. A tu jakieś te gwoździe takie mizerne, to jest jakieś, to jest z mebli chyba. Tu coś ciekło bardziej. No, wyszło. O, łańcuch z rowera. Ale strasznie przygryziony. No proszę. Patrzcie, jaka zwałowa. To jakieś cieniutkie coś. O, kolejny wirnik. Ewidentnie ktoś tu rozbiera coś. Tego, czego nie umie rozebrać w miedzi, to nie wiem, co wrzuca, żeby nie było widać. A może mi podrzuca? Niech się chłopu cieszy. Oczywiście odradzą mu takie numery. Ja sobie dam rady bez. Płaskowniczek.
No dobra. Dobra, koniec na dziś. Jak widzicie, pełne wiadro jest. To jakaś gałka, nie wiem, czy od bramy, czy od czego. Mam większe, mniejsze elementy. Zapięcie tu jest od rowera. Zawiasy, zawiesiki, rureczki. Klucz gdzieś miałem. Ale nie wiem, czy go znajdę. Oszczę z noża takie wyszło. Ała. Ale gdzieś tu był ten klucz na wierzchu. O, mam. O, widzicie? I koniec. Idę do auta, bo będę miał ciężko, a nie na tym rzecz polega, żeby plecy zajechać. Dobra, jak się nic nie wydarzy, to widzimy się w domu na ważeniu. Dobra, ważymy. Na wadze jest zero. Najpierw tego zbója. Jak to wygląda? Trzy deszki. Dobra, na wadze znowu zero. Bierzemy drugiego. Ile? 26. Ile? 30, 26, 56, nie? No. Dobry wyniczek. Jak na. Ile? 2 godzinki z dojazdem. Dojazdu mam jakieś 15 minut. To mi z powrotem. No. 1,5 godzinki. Tak jakoś. Dobra. Nie przedłużam. Dzięki za wszystko. Do następnego. Cześć.